dobry, panie marszałku. Witam państwa. Moim dzisiejszym gościem jest marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, dr Gustaw Marek Brzezin. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, jest to chyba pierwsza w historii reelekcja marszałka, jeżeli chodzi o nasz region. No, zdecydowanie, jeżeli chodzi o region, tutaj subregion ostrucki, to reprezentant po prostu z tego regionu jest i po raz pierwszy marszałkiem, i po raz pierwszy też nastąpiła reelekcja. Ja myślę, że w tym momencie pozwolę sobie serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom tego subregionu, okręgu wyborczego, wszystkim, którzy oddali głos na moją osobę, ponieważ tak dobry wynik, blisko 15 300 głosów, spowodował, że byłem brany pod uwagę do powtórzenia kadencyjności i pełnienia funkcji marszałka w regionie województwa warmińsko-mazurskiego. Także dziękuję za każdy głos. Jak widać, w praktyce to się bardzo opłaca. Panie marszałku, po 4 latach sprawowania tej funkcji, jak może pan podsumować i ocenić kondycję dzisiaj naszego regionu warmińsko-mazurskiego? Czas minionej kadencji, tak można powiedzieć, był czasem bardzo pracowitym. Tutaj zdecydowanie zamykaliśmy poprzedni okres programowania, 100% wykorzystanie środków unijnych. Piersi rozliczyliśmy się z Komisją Europejską, już nic tam po prostu nam nie zalega, ale równocześnie start w ważnym programie na lata 2014-2020, trudnym, nacechowanym na przedsiębiorczość, na rozwój. I tutaj początki były trudne. Jak widać, poradziliśmy sobie z tym również doskonale. Dzisiaj już wiemy, że jest 57% kontraktacji, 4 200 000 zł jest zakontraktowane i stanowi to takie przedpole, gdzie po 2018 roku nie grozi nam utrata środków unijnych, rezerwa wykonania zostaje w regionie. Trzeba utrzymać ten poziom wdrażania i zagospodarować wszystkie pieniądze dla Warmii i Mazur. Ważne również inwestycje z własnego budżetu, otwarte na problemy społeczne, na infrastrukturę, kontakt z samorządami. To wszystko są naprawdę dobre strony minionej kadencji, bo czujemy się współodpowiedzialni i współgospodarzami całego regionu. Ta odpowiedzialność musi przebiegać od gminy poprzez powiat aż do samego samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Porozmawiajmy teraz może o współczesności. Czy duże zmiany nastąpiły w sejmiku i jak wygląda zarząd i koalicja? No wiadomo, że jest powyborczo inna sytuacja. W zasadzie 3 reprezentacje polityczne są w sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Mandatowo wygląda to tak, że najwięcej mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska, 12 mandatów. Natomiast następnie jest PiS, Prawo i Sprawiedliwość, 11 mandatów i trzecie w kolei jest Polskie Stronnictwo Ludowe, 7 mandatów. Pozwoliło to na stworzenie koalicji, gdzie Polskie Stronnictwo Ludowe kontynuuje tą misję z Koalicją Obywatelską. Jest to wyraźna przewaga, 19 mandatów. Ukonstytuował się zarząd. Ja jestem marszałkiem przewodniczącym zarządu. 3 mandaty są w zarządzie dla Koalicji Obywatelskiej. Wicemarszałek Miron Sycz, wicemarszałek Marcin Kuchciński i członek zarządu Jolanta Piotrowska. Natomiast z Polskiego Stronnictwa Ludowego, oprócz marszałka, jest jeszcze członek zarządu i tą funkcję pełni Sylwia Jaskulska. Przewodniczącą sejmiku jest pani Bernadeta Hordejuk, też po sąsiedzku tutaj z Iławy. I mamy też przedstawicielstwo wiceprzewodniczącego. Polskie Stronnictwo Ludowe reprezentuje Edward Adamczyk. Panie marszałku, no, obecna kadencja będzie o rok dłuższa. Czy to lepiej, jeżeli chodzi o pracę dla samorządu? Myślę, że tak, ponieważ każdy cykl planów, strategii, nawet procesu inwestycyjnego pokazuje, że
następuje jakby mocne rozpoczęcie w jednej kadencji, a później realizacja czy finalizowanie w drugiej. Tutaj przy takim o rok dłuższym działaniu jest szansa, aby plany, które szybko wystartują, zrealizować w danej kadencji, no i oczywiście stworzyć przedpole do dalszego działania. My aktualnie budujemy nową strategię, strategię rozwoju województwa. To, co poprzednio było założone w kolejnych strategiach, w kolejnych jej odsłonach, jest bardzo pozytywnie zrealizowane, ale przed nami nowy, ważny czas przyszły, związany również ze środkami unijnymi po 2020 roku. Wiemy, że w Unii jest coraz trudniej, wiemy, że pieniędzy jest coraz mniej. Będą one też obwarowane wymogami, musimy się do tego już przygotowywać, dostosowywać i budować tą przyszłość z zamiarem dalszego rozwoju regionu. No właśnie, jaka ta przyszłość czeka region Warmii i Mazur? No i jakie pan założenia chce realizować no, w tej przyszłej, obecnej kadencji? Jest tu kilka ważnych bardzo spraw. Przede wszystkim wspomniane zabezpieczenie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli to, co mamy do 2020 roku, te duże środki, trudne środki, żeby pozostały w regionie. Następnie już dzisiaj jesteśmy w mocnej ofensywie inwestycji drogowych. To planistycznie wygląda w ten sposób, że gdybyśmy z rezerwą realizowali zamierzenia, to 1 mld zł jest planowany na drogi w regionie. Oczywiście z wykorzystaniem środków unijnych. Następna kwestia to są sprawy związane z dalszym rozwojem gospodarczym. Dzisiaj też mamy taką sytuację, że te bezrobocie praktycznie nie funkcjonuje w regionie, ale mamy dość duży dyskomfort od wpływu młodzieży, dobrze wykształconych specjalistów, którzy poszukują lepszych zarobków poza regionem, nawet za granicą i chcemy to za wszelką cenę odwrócić. To jest ważne, żeby na miejscu młodzież wykształcona pozostawała, żeby mogła po zdobyciu kwalifikacji być dobrze wynagradzana. Nie są to łatwe kwestie, bo na pewno samym regionem tego nie zrealizujemy. Rozwiązania systemowe są potrzebne, ale plan jest taki, aby uczynić wszystko, żeby odmłodzić nasze społeczeństwo. No i oczywiście kontrakt terytorialny. Jak wiemy, wszystkie inwestycje, które są obecnie realizowane, są na bazie wcześniejszych ustaleń rząd-samorząd. Dla nas strategią jest dalsze budowanie infrastruktury. Głównie chodzi o drogę numer 16, o obwodnice kolejnych miast, więc chcemy, żeby głos z regionu był słyszalny w Warszawie. Panie Marszałku, na koniec już naszego spotkania chciałbym zapytać, bo już wiadomo, że lotnisko nadal się nam rozwija. Są zaplanowane już od wiosny loty do Krakowa. Tak, mamy dwie nowe desygnacje, dwie nowe, ale już wcześniejsze sprawdzone. Cieszy ta możliwość podróżowania w kraju, czyli z Szyman do Krakowa. To jest ważne, bo i turystycznie chętnie nasi mieszkańcy odwiedzają Kraków, a i mieszkańcy Małopolski na Mazury chętnie przybywają. Myślę, że to się nam bardzo mocno utrwali i sprawdzi. Komunikacyjnie też jest to chyba najlepsze rozwiązanie, bo w godzinę z Warmii i Mazur do Małopolski to inaczej nie dojedziemy tak szybko jak samolotem. No i druga też sprawdzona desygnacja, a mianowicie podróże do Lwowa. Mocno turystyczne, też takie weekendowe i obopólnie chwalone. Operatorem jest LOT, czyli polski przewoźnik, gwarantuje dobrą obsługę i stabilność funkcjonowania połączeń. Jeszcze chciałbym zapytać odnośnie szkolnictwa wyższego. Jak pan dzisiaj postrzega pozycję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ale też i innych prywatnych uczelni w naszym regionie? No, musimy sobie powiedzieć wyraźnie, że wyższe uczelnie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, szkolnictwo zawodowe na poziomie szkół wyższych to przyszłość naszego regionu. Uniwersytet w tym roku obchodzi 20-lecie. Więc tak samo jak samorząd województwa przez 20 lat jest
partnerem w rozwoju regionu. No, musimy poczekać do tych zmian ustawowych. Chodzi o to, aby szkoły wyższe, uniwersytet nie był osłabiony, a wręcz jego ranga jak najbardziej wzrastała. To kształcenie, to również absorpcja środków unijnych, to przygotowywanie kadr. Bez takich funkcji nie możemy myśleć o nowych inwestycjach, o ściąganiu inwestorów do regionu, więc życzymy szkolnictwu wyższemu w regionie Warmii i Mazur dalszego rozwoju, dalszego partnerstwa i dobrych, nowych ustaw legislacyjnych. A ja panu życzę wszystkiego dobrego w nowej kadencji, samych sukcesów, no i gratuluję osiągniętego wyniku wyborczego. Dziękuję za spotkanie. Moim i państwa gościem był marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, pan dr Gustaw Marek Brzezin. Dziękuję bardzo, wszelkiej pomyślności życzę.